dzisiaj pierwsza bagieta z głównej serii po urlopie, niestety. Moje wycieraczki szaleją, są na automacie, nie wiem czemu. Tak, dzisiaj będzie nocna bagieta, ponieważ jadę na swój późno wieczorny trening, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, które zmieniła we mnie szkoła policji. Zapraszam. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Na wstępie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo widziałem, że mniej więcej 50 parę procent ludzi, którzy mnie oglądają, stale nie ma subskrypcji. Nie wiem czemu tak jest, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zapraszam do zasubskrybowania. Zapraszam też na mój Patronite, gdzie możecie wspomóc mój kanał, jeżeli macie taką ochotę, a jeżeli nie, to nie. No a dzisiaj taki temat odnośnie szkolenia zawodowego podstawowego. Muszę wam przyznać, że nasunął mi się on właśnie wczoraj albo nawet dzisiaj, jak wracałem z mojej nocnej służby rano, bo gdzieś przeczytałem, że jakąś decyzją chyba komendanta głównego policji chcą skrócić szkolenie zawodowe podstawowe do 72 dni. Mam nadzieję, że to jest jakiś absolutny fake news i że tak się nie stanie. No ale tak mi się nasunęło po prostu, jak o tym przeczytałem gdzieś na grupie chyba jakiejś policyjnej ukrytej na Facebooku. Szkolenie zawodowe podstawowe. Jest masa materiałów, szczególnie od pana, którego nie za bardzo lubię, na YouTubie, gdzieś tam o samym doborze do policji. Jest masa materiałów, jakichś takich poradników, powiedzmy, odnośnie przejścia multiselektu czy sprawnościówki i tak dalej, ale o samym szkoleniu zawodowym podstawowym materiału jest mało i z tego co widziałem, robię je chyba ja jako jedyny na YouTubie. Parę już takich materiałów miałem, natomiast nie ma materiału mówiącego o tym, jak szkoła policji zmienia człowieka. Podam wam 5 jakby takich, nie wiem, pól, na których się zmieniłem, i rozbijemy sobie ten film na dwie części. Pierwsza część to będzie film, który mówi o tym, o tych pozytywnych aspektach zmian, które we mnie zaszły, to będzie film dzisiejszy, i o rzeczach, które zmieniły się u mnie na minus po szkole policji w Katowicach. Znaczy no nie tylko o szkole policji w Katowicach mówimy, bo tutaj system szkolenia jest jakby ujednolicony, ale no ja akurat kończyłem szkołę policji w Katowicach. No a drugi filmik, tak jak powiedziałem, będzie o tych negatywnych aspektach, nie tylko z mojej perspektywy, bo jakby z mojej perspektywy może nie do końca one były negatywne, ale z perspektywy mojej rodziny czy innych moich bliskich. Skupmy się na rzeczach pozytywnych. Może jedna będzie neutralna, powiedzmy. Sprawa numer jeden. Stałem się o wiele bardziej zorganizowany i punktualny podczas szkolenia i też po szkoleniu, już w takim normalnym, bezpośrednim życiu, na przykład jak wychodziłem na przepustkę i tak dalej. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że życie na szkole policji to jest życie jakby na gwizdek twojego dowódcy i życie bardzo ściśle określonym planem. Codziennie budzicie się o 5:30, właściwie budzi was dyżurny okrzykiem na kompanii: pobudka, pobudka, wstać. Na kompanii: pobudka, pobudka, wstać! Idziecie się umyć, macie czas na poranną toaletę, potem są rejony tak zwane, czyli czyszczenie kompanii, terenów przy kompanii, jakieś grabienie, mycie, podłóg, whatever, co tam trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Taka konserwacja, powiedzmy, czy właśnie jakieś czynności związane z pielęgnacją powierzchni, w której żyjecie, i to jest też trochę w waszym interesie. Potem o konkretnej godzinie jest apel, jedzenie, jecie kiedy wam powiedzą, śpicie kiedy wam powiedzą, uczycie się kiedy wam powiedzą, macie czas wolny kiedy wam powiedzą, albo się uczycie w czasie wolnym. W każdym razie wszystko jest bardzo dobrze poukładane, znaczy może, że nie bardzo dobrze, jest bardzo jakby ścisłym porządkiem poukładane i nie możecie się na to spóźniać. Nie ma czegoś takiego, że przyjdziecie nawet minutę później na zajęcia. Po pierwsze chodzicie całym plutonem wszędzie, więc jest jakby odpowiedzialność zbiorowa. Po drugie, no nie ma takiej opcji, żebyście przyszli na przykład minutę całym plutonem po zajęciach. Jak tak zrobicie, to dostaniecie albo jedynki, albo nie wiem, będziecie mieli rozmowę z dowódcą kompanii, wykładowca to przekaże, albo będziecie pompować, no w każdym razie jakaś forma kary będzie. Na pewno uczy to, tak jak powiedziałem, zorganizowania i punktualności. Sprawa druga, myślę, że powiązana trochę z tym, co już wspomniałem. Szkoła uczy dyscypliny, szczególnie jeżeli wcześniej nie byłeś w żadnej formacji mundurowej w stylu wojsko. Ja nigdy nie byłem w wojsku, nigdy nie miałem nic wspólnego z wojskiem, więc właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, takie zorganizowanie, w sensie wszędzie chodzimy plutonem, musimy się pytać o pozwolenie wyjścia, wejścia, robimy to, co nam każą, i w
wszyscy odpowiadamy zbiorowo za to, co ktoś na przykład spieprzy w plutonie. Jeżeli ktoś coś, czegoś zapomni, na przykład nie wiem, jakieś części wyposażenia, umundurowania, albo nie wiem, zapomni się ogolić, to najczęściej tracimy wszyscy w ten sposób, że wszyscy muszą pompować na przykład i tak dalej. Nie są to jakieś, nie wiem, nie będą nas tam bili, katowali, ale jest to taka nauka tego według mnie i nie jest to złe, że działamy razem. Jakby w pojedynkę nie znaczymy nic, ale jeżeli działamy razem wszyscy, to możemy zrobić bardzo dużo i myślę, że to w formacjach typu wojsko, policja jest kultywowane od dawien dawna i nie tylko w wojsku polskim czy w polskiej policji. Możecie sobie wbić, jest taki chłopak Kacper Musiał na Instagramie, który jest legionistą, jest Polakiem, ale jest legionistą we Francji, w Legii Cudzoziemskiej i mówił dokładnie to samo i ja się z nim tutaj kompletnie zgadzam, że to uczy właśnie tego, że nie ma was jako jednostki jakby tam. Za to jeżeli jesteście zgrani, to was nie ruszą. Sprawa trzecia, i to jest chyba rzecz, która mi się najbardziej spodobała w tych moich zmianach po szkole policji, czy podczas szkolenia zawodowego podstawowego, ale łatwo tutaj można się zgubić. Też o tym mówiłem, że jak dostajecie blachę i legitymację, to wam się wydaje, że wy możecie cały świat zawojować i wszyscy wam się będą kłaniać w pas. O tym był jeden z moich filmów ostatnich i to jest nieprawda. To jest bardzo iluzoryczne przekonanie. Bo tak naprawdę na nikim to nie robi wrażenia, że wy macie blachę w kieszeni, kawałek metalu. Natomiast daje bardzo dużo pewności siebie szkoła policji. No chyba, że nie wiem, jesteście słabi psychicznie, w jakiś sposób udało wam się przejść to sitość selekcji, trafiliście na szkołę, to może was to złamać. W sensie podupadniecie jeszcze bardziej psychicznie, ale jeżeli jesteście, powiedzmy, w cudzysłowie dużym, nie mówię, że jakby z racji tego, że ktoś jest inny, to jest nienormalne, ale jeżeli jesteście w cudzysłowie, tak jak powiedziałem, normalnymi ludźmi, emocjonalnie szczególnie, to szkoła policji wzmocni was psychicznie na tyle, że będziecie na pewno o wiele bardziej pewni siebie i w takich relacjach służbowych, w stylu potem, nie wiem, na ulicy ty obywatel, czy ty jakiś, nie wiem, osoba dopuszczająca się jakiegoś przestępstwa, czy nawet ty przełożony, ty inny policjant, że będzie wam po prostu dużo łatwiej z tym w tych sytuacjach sobie poradzić. Szczególnie muszę przyznać, że bardzo mi to pomogło. Znaczy ja, wiecie, ja zawsze byłem takim chłopakiem, którego było wszędzie pełno, który był pewny siebie, dużo gadał, lubił sobie popieprzyć pot z różnymi ludźmi. Także może po mnie nie było tego aż tak widać, ale dało mi to i tak dużo pewności siebie. Szczególnie to, że wyrobił, i myślę, że to jest też spowodowane tą dyscypliną i tym, co szkoła policji w nas wyrobiła, jeżeli chodzi o taką wewnętrzną organizację. Sprawa czwarta. Ja tutaj też nie chcę jakby robić ze szkoły policji cholerowaczego, bo to naprawdę nie jest jakiś ciężki okres. Szczególnie, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteście normalnie emocjonalnie uporządkowani, to nie jest coś, co wam, nie wiem, będzie jakoś siedziało na bani i tak dalej. Ale przez to, że nie zawsze będziecie spali 7 czy 6 godzin, tylko czasami 3 albo 2, bo trzeba się uczyć albo, nie wiem, będziecie mieli jakiś tam alarm, trzeba wstać w nocy. Przez to, że będziecie mieli dużo zajęć, że będziecie pompowali. Dałem pompkę. Że będziecie żyli w takim cały czas nakręceniu, na bardzo wysokich obrotach, że nie zawsze dostaniecie jakieś dobre jedzenie do jedzenia. Inaczej patrzyłem na niewygody, czy na jakieś problemy takie przyziemne, jak wyszedłem ze szkoły policji, niż było to wcześniej. Na przykład, wiecie, wcześniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegą i mówię, kurde, ale się nie wyspałem, a muszę coś jechać załatwić. A ile spałeś? 6 godzin, nie? No i tak wtedy mówiłem, ja pierdzielę, no faktycznie, no to jest lipa. No potem z kimś takim gadałem, mówi, ile spałeś? 6 godzin, kurde, się nie wyspałem. Ja sobie myślałem, stary, ja spałem dwa dni z rzędu, czy 3 dni z rzędu, 2 godziny, mając zajęcia od 7 do 17 i jeszcze musząc się tak naprawdę w czasie wolnym cały czas uczyć, czy tam ćwiczyć, bo wiedziałem, że na przykład zawaliłem bieganie na sprawnościówce już tutaj wewnątrz naszej policyjnej w szkole, na teście sprawnościowym i muszę po prostu biegać po zajęciach, żeby zdać to na lepszą ocenę, bo ja też nigdy nie byłem osobą, która chciała gdzieś tam po najniższej linii oporu sobie tylko przelecieć przez to. Choć będzie to stało w kontraście z tym, co powiem za chwilę, czyli z ostatnim, piątym punktem, który jest dla mnie troszeczkę neutralny, może ani pozytywny, ani negatywny. Tak, ale na pewno szkoła policji wyrabia w nas taką twardość, taką, jest to też powiązane z tą samą dyscypliną, ale taką twardość, że tak naprawdę takie problemy przyziemne nie są problemami, takie żalenie się tak naprawdę nie ma nic na celu, lepiej po prostu wziąć się za siebie, zagryźć zęby, przejść przez to i tyle, ale może to też nas wyrobić takie przekonanie, że jakby problemy innych nie mają znaczenia, a to nie jest prawda, bo
to, że dla ciebie coś nie ma znaczenia, nie znaczy, że dla drugiej osoby też. Z drugiej strony nikt nie musi być policjantem, nikt nie musi mieć akurat tak skonstruowanej psychiki, nie mówię, że gorszej czy lepszej, ale w taki sposób, żeby chcieć to przetrwać, to nie znaczy, że wiecie, że trzeba kogoś oceniać jako gorszą osobę, prawda? Może mogą się, może też wam się tak w głowie poprzestawiać, że wy teraz jesteście fafarafa, bo nie wiem, tydzień spaliście po 3 godziny i wam się udało zaliczyć test. I sprawa piąta. Najmniej zero-jedynkowa, podejrzewam, ponieważ szkoła policji zmienia waszą formę, na pewno. Tym, że od tego, z jaką formą, mówię o formie sportowej, pójdziecie na szkołę policji, zależy to, w jaki sposób ta forma się zmieni, bo jeżeli jesteście bardzo wysportowani, to ta forma najprawdopodobniej zmieni się najgorsze. Jeżeli, nie wiem, biegacie 3000 metrów w 11 minut, to przez natłok zajęć, nauki, ćwiczeń fizycznych na matach i tak dalej, gwarantuję wam, że nie starczy wam czasu na takie treningi, które pozwolą wam tą formę utrzymać. Najprawdopodobniej ta forma wam trochę spadnie. Jeżeli byliście w stanie zrobić, nie wiem, 20 powtórzeń na drążku i wziąć tangę 120 kg na 3 razy przy, nie wiem, jakimś tam normalnej wadze ciała, po prostu byliście ogólnie bardzo sprawnymi chłopakami czy dziewczynami, to gwarantuję wam, że te wyniki wam spadną. Jeżeli poszliście na szkołę policji jako leszcz, tak jak ja, bo ja faktem przygotowałem się dosyć solidnie do testu sprawności fizycznej, ale ja tak ogólnie sprawnościowo byłem bardzo niesprawny. Ja zacząłem dopiero ćwiczyć tak rzeczowo faktycznie po szkole policji, może nawet inaczej, po adaptacji zawodowej. Pierwsze takie moje prawdziwe treningi to był 2017 rok, gdzieś tam na początku, marzec, kwiecień, coś takiego. Wtedy zacząłem gdzieś tam chodzić na park do street workoutu i zacząłem ćwiczyć. Więc tak, szkoła policji zmienia formę. Najczęściej na lepszą, bo nie są to, jak umówmy się, nie, 90% ludzi, którzy idą na szkołę policji, nie są wybitnymi sportowcami. Są najczęściej po prostu średnio sprawni, ale nie, że średnio w złym tego słowa znaczeniu, tylko po prostu literalnie średnio sprawni, normalnymi ludźmi są, więc ta szkoła policji najczęściej wam tą formę troszeczkę poprawi, natomiast nie idźcie na szkołę policji z przekonaniem, że szkoła policji wam tą formę poprawi. Wy już powinniście tam iść z w miarę wyrobioną formą, ale o tym myślę jakiś inny filmik, możliwe myślę też o takim jakimś, nie wiem, małym e-booku dla was, może jak się przygotować na szkołę policji fizycznie, czy tam ogólnie o sprawności fizycznej policjanta. Dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani czymś takim. Na moich własnych doświadczeniach osoby, która stara się ćwiczyć bardziej pod tą moją służbę, żeby dobrze wywiązywać się z moich obowiązków. No i tyle, takie top 5 rzeczy, które zmieni w was szkoła policji na dobre. Czekajcie na top 5 rzeczy, które zmieni was szkoła policji na gorsze, bo też jest ich dosyć dużo i na pewno wam je podam. Ja uciekam na mój trening, bo już dojeżdżam. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Znowu zapraszam do wsparcia mojego kanału na Patronite. Zapraszam na Instagrama, gdzie często wrzucam jakieś fajne, ciekawe rzeczy ze służby, czy rzeczy właśnie około sportowe. Zapraszam na Face'a, Insta, Discorda. Trzymajcie się. Hej!